Będę tutaj rządził, ale nie na łódce. My jesteśmy, wychodzimy z tego założenia, że młodzi muszą się rozwijać, muszą się uczyć, pływać na sprzęcie, używać tego sprzętu, bo my wiecznie żyć nie będziemy. Oni za chwilę będą zajmować nasze miejsce i to jest dla nich sprzęt na przyszłość, a na pewno ta łódka jest o tyle nam potrzebna i to bardzo, ponieważ brakowało nam czegoś, co możemy bezpiecznie w burze albo we mgle, albo w nocy pływać, a do tej pory czegoś takiego nie mieliśmy. My zawsze od całego pomostu jeździmy na pełnej szybkości. Do tej pory jeździliśmy na w granicach 55 na godzinę. Ta łódka nam daje o 20 km więcej, więc to jest bardzo dużo, bo te sekundy są zawsze bardzo ważne. A na pewno jest ważne o tym, że w nocy ona wszystko widzi, więc radary, sonary i to wszystko pozwalają nam to wszystko widzieć, więc my się tym w ogóle nie przejmujemy. Już teraz możemy płynąć w ciemno. Nieraz tutaj jest 300-400 jednostek różnych. W weekend naprawdę się dzieje super, super sprawy, bo to jest piękny widok, jak ludzie odpoczywają na wodzie, ale też mówię, no trzeba być czujnym, bo robi się coraz bardziej czasem niebezpiecznie. No szkoda, że czasem przez ten głupi alkohol, no bo ja zawsze mówię, no alkohol można się napić wieczorem, tak, ale niekoniecznie na wodzie. Na wodzie trzeba odpoczywać. Na pewno trzeba być na wodzie trzeźwym, trzeba być skoncentrowanym, a jeżeli mamy załogę, musimy pamiętać, że jesteśmy za nich odpowiedzialni. I to jest dla nas najważniejsze. Jeżeli w momencie wywrotki jakiegoś niebezpieczeństwa nie ratujemy sprzętu, tylko ratujemy siebie i tych ludzi, za których jesteśmy odpowiedzialni. A to daje nam czas na to, żebyśmy do Was podpłynęli i żebyśmy Wam pomogli w tych trudnych chwilach. Ważny jest kapok, ważna jest pianka. Nie kapok pod tyłeczkiem, tylko kapok na sobie, bo też to daje nam czas na to podpłynięcie, a my to wszystko widzimy z brzegu. Raczej większość tutaj nas wszystkich pływa już może ponad 10 lat, około coś takiego. Pływamy od małego, byliśmy razem w szkółce pływania na początku, teraz jesteśmy razem drużyną i naprawdę mamy ochotę po prostu, jak widzimy tą motorówkę, to... Jest to naprawdę bardzo ciekawe, odpowiedzialne zajęcie i jest to nasza pasja, tak? Po prostu wszyscy, jak tutaj jechaliśmy, dwa pełne auta ludzi zapakowani, jak tylko tutaj przyjechaliśmy, od razu... Płuca pełne turawskiego powietrza, to jest coś pięknego. WOPR akurat do Polski tutaj na Turawie to jest jednostka, którą no, można powiedzieć, że wychwalamy pod niebiosa, ponieważ oni są zawsze, są pomocni. Niestety czasami potrzebujemy skorzystać z ich pomocy, ponieważ Jacht Klub Opolski ma taką żyłkę regatową, więc my jak wychodzimy na wodę, bardzo często przy warunkach powyżej 4 Beauforta, czyli to już się kończy takie turystyczne regarstwo, więc przeróżne rzeczy nam się zdarzają. Często gęsto mówimy o tych wywrotkach, jeżeli ktoś pływa turystycznie na katamaranie, co strasznie polecamy oczywiście, to jeżeli pływa naprawdę turystycznie, bezpiecznie, to nie ma możliwości, żeby się praktycznie przewrócił, ale u nas się to zdarza, więc mamy takie złote 5 minut. Jeżeli w ciągu 5 minut się nie podnosimy, więc ratownicy już się zaczynają nami powoli interesować, jeżeli w ciągu 10 minut się nie podniesiemy, no to oni już do nas pędzą. No i ze względu na to, że ten sprzęt, który mieli wcześniej, to już był sprzęt naprawdę przestarzały i czasami odmawiał posłuszeństwa, ta łódź, no wydawało się, że jest naprawdę niezbędna i udało. No mówię, no ta łódka to dla nas jest takie szczęście, no naprawdę szczęście, bo cieszą się wszyscy, praktycznie od starego do małego i nie to dlatego, że ona jest taka ładna, tylko właśnie dlatego, że dzięki niej bezpieczeństwo na jeziorze po prostu będzie większe.